Długo myślałem nad tym, czy w ogóle nagrać ten film. Zapytałem się was o zdanie na Insta i chcieliście, żeby coś takiego powstało. A z racji tego, że nie mam zbyt dużo wolnego czasu, by poświęcić go na nagrywanie filmików, to trochę poczekaliście, aczkolwiek mam nadzieję, iż było warto. Masę osób pytało mnie na Insta, co myślę na temat filmu tej dziewczyny, która oskarża pana I o m.in. podanie pewnej pigułki. Jak mam być szczery, a zawsze byłem, nie robiłem niczego pod publiczkę, to powiem wam, że jej nie wierzę. Dlaczego? Posłuchaj, a się dowiesz. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, iż możesz mieć inne zdanie i to szanuję. Nawet wiem, że niektórzy wyładują się na mnie w komentarzach. Uprzedzam, w tym filmie nie mam zamiaru nikogo obronić, ale jeśli by tak było, to mogła powiedzieć o tym wcześniej. Na przykład, gdy ten serial jeszcze nagrywali, tylko wtedy ludzie by tak łatwo w to nie uwierzyli oraz chcieli jakieś dowody na to, co mówi i przede wszystkim pełne dane tej osoby, a nie pan I. Zresztą, jak sami zauważyliście pisząc do mnie, gdy ja miałem aferę z Okrzesik, to też nie mówi o mnie wprost. Czemu? Bo wtedy mógłbym ją pozwać o pomówienia, a tak nie mogłem, bo w sądzie mogłaby powiedzieć: ale ja nie wiedziałam i oglądałam o kimś innym, a nie o Bartku. Ona zrobiła dosłownie to samo. Gdyby mnie coś takiego spotkało, to kichałbym na konsekwencje prawne. Powiedziałbym otwarcie: ten i ten k***o zrobił to i to, a nie pani I opowieść. A podczas tej Pandory nikt o nic nie pytał, tylko od razu sędziowie z TikToka polecieli na jego Insta i pisali komentarze, nazywając go... No sami widzicie. Szczęście w nieszczęściu, że nie wpadli na to, że jest jeszcze jeden bohater, który jest bardzo podziwiany za swoją rolę w 19+. O kim gadam? O serialowym Oskarze. Dobrze, że nie jest w wieku Benia, tylko o 2 lata młodszy. Za to serialowy Konrad chyba musi być bardzo wdzięczny scenarzystą za taką rolę, jaką miał, bo jest w tym samym wieku co pan I, więc teoretycznie też mogłoby paść na niego. Nie wiem, czy sędziowie z TikToka nie wiedzą, że jest coś takiego jak domniemanie niewinności. Że dopóki ktoś nie ma wyroku, to jest niewinny? W sumie, gdybym ja był na miejscu Benia, to zabezpieczyłbym notarialnie te wszystkie komentarze i wiadomości i tych wszystkich mądrych ludzi pozwał, a dotarcie do nich nie będzie trudne. Uwierzcie mi, oni są tacy mądrzy, że wystarczy wejść na ich profil i tam są zdjęcia oraz personalia. Gratuluję wam intelektu. Na Benia jeszcze wypłynął jeden filmik u użytkownika psychodramy. On przy Pandorze był dość aktywny. Nie śledzę jego działalności, dlatego tak mówię, bo nie wiem, czy on tak zawsze, czy tylko wtedy. Obejrzałem te jego storki dzięki Andersonowi, który poinformował mnie o nich. Powiem krótko. Z jednej strony on ma takie poczucie humoru i czasem lubi wysłać coś takiego typu: jestem tu i tu, zapraszam. A z drugiej strony, patrząc na wiek tej dziewczyny, rocznik 2009. No nie wiem, co mam o tym sądzić, aczkolwiek mam nadzieję, że to kolejny filmik, który wysłał każdemu i nie patrzył, komu wysyła. Kto go zna, wie, o co mi chodzi. Reasumując, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. No chyba, że dojdzie do jakiegoś procesu, co w szczerze wątpię. Jedna strona będzie kojarzona z tym, o co jest oskarżana, a może nawet tego nie zrobiła i każdego dnia będzie musiała się z tym mierzyć. A ta druga dla wielu może być ofiarą, bądź też kłamcą. Dla mnie jest osobą niewiarygodną, ponieważ każdy ogarnięty człowiek komunikuje się ze światem prawdziwymi imionami, a nie serialowymi i w dodatku skrócone do jednej literki. To tak jakbym wam teraz powiedział, że pan K włożył mi kij do szprych i się wywaliłem na swój głupi pysk. No w tym momencie brzmi bardzo wiarygodnie. Pewnie zastanawiacie się, czy jeszcze wrócę na YouTube'a. Owszem, wracam, ale dopiero w przyszłym roku. Tak liczę, że to będzie styczeń bądź luty. Ale to wszystko zależy od mojego czasu. Oczywiście nie będzie daily contentu, tylko tak planuję jeden filmik na tydzień bądź dwa. Może jeszcze jakieś shortsy. Zresztą zobaczymy, jak to wszystko będzie. A ty daj koniecznie znać w komentarzu, czy wierzysz w winę pana I... We're about to turn it on.